wiedzą oni, że Pajęczak odwalił kawał dobrej roboty, likwidując laboratorium narkotykowe należące do niezwykle milusińskiego delikwenta o ksywce, uwaga, Tombstone. Oczywiście cieszę się, że typ jest już za kratkami, ale czy wiecie, w jaki sposób Spider-Man doprowadził do zamknięcia jego małej manufaktury? Po prostu ją podpalił! A wiecie, co dzieje się z laboratoriami narkotykowymi po podpaleniu? Wybuchają! Tym wybrykiem mógł zrównać z ziemią całą dzielnicę. Na szczęście dzielni nowojorscy strażacy zdołali opanować ogień, nim do tego doszło. Bo to ich praca. I gdyby Spider-Man miał choć trochę oleju w głowie, przekazałby swoje informacje policji i pozwolił gliniarzom wykonać ich robotę. Ale nie! Lepiej wszystko podpalić! Siemka, z tej strony ProSoud i witam was w kolejnym odcinku z Marvel Spider-Man na PlayStation 4. Jak sobie pamiętacie, zrobiliśmy 4 wyzwania od Taskmastera. Nie widzę, że tutaj jest zaraz kolejne. Ale czy ja chcę? Nie chcę. Puszczę sobie. Chciałem fabułę przede wszystkim w tym odcinku się nią zająć. Z tym Isaaciem teraz będziemy mieli tutaj... Na Halloween. Nie muszę się przebierać. No w sumie tak. Elaine przebrał się za jednego z głównych wrogów. Sprawdźmy, kogo wybrał. Idziemy do celu. Dlaczego jesteście tacy wredni? Nie próbuję wykonywać swoje pracy. Nie chcę ci się... Wszyscy są przebrani. Doskonale. W końcu jakiś gość, który się stara. Ej, patrzcie! Jesteśmy braciaki pajęczaki! Co? To jest chyba ten sam typ, co mieliśmy go w misji pobocznej. Chodźcie wszyscy! Diaboliczna komnata Lustermisteria czeka na was! O, Misterio. Przepraszam, doktor Delaney? O, Spider-Man, mój wróg. Tym razem mnie nie schwytasz. O nie, dym. I co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie. Teraz cię mam. Okej. Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. Mądrala. Jedźcie! Jedźcie, moje dzieci! Vulture? Dzięki za spoiler, kto to jest dokładnie, nie? Gość rzucający cukierki to doktor Delaney? Muszę się dostać na górę. Aha. Mi się udało po prostu, nie? Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Ej, chuj, i Boże. Nie, dostałam! Zaróbcie hałasu! He,
Hej, patrzcie, to pajączek. Jestem jednym z twoich nemezisów. Musimy walczyć. Później. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a wy to kto? Hej, tak, stać go, Spider-Manie! Wypierdalaj, ty kurwa, przybłędo jebana. Nie, nie tak ostro! Powiedzcie, czego chcecie! To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! Chuj, dupa. O mój Boże! Nie zabijaj nas! Co on tak nagle był ożywiony, że mimo tego dostał pierdol? Wszyscy cali? Tak. Dobrze. Wesołego Halloween! Może nastrojowe oświetlenie. Już chwila. Jezu, zaraz ma wszystkie te gadżety. Super. O. No właśnie to chciałem zrobić od początku. Teraz zagrożenie? To się niby skapnie. A, okej. Okay. Ponieważ, że ustawiłem elektrosieć. Dokąd zabrali Delaney'a? Fajna impreza, nie? Czy jakieś serwery są? Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium Oscorp. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Koniec zabawy.
Dawno nie walczyliśmy z jakimś złoczyńcą, nie? Nie licząc tą Stone'a, który był poboczniakiem w sumie, nie? Podaj nazwisko. Doktor Morgan Michaels. Aha. Dziękuję. Nie! O kurwa, zabili go. Jeszcze? Kurwa. To już wszyscy. Muszę znaleźć Lee. Strasznie dziwne, w ogóle strasznie dziwnie się nazywają te misje. Na przykład to się nazywa powrót do szkoły, kiedy tutaj no praktycznie w ogóle nie mamy nic związanego ze szkołą. Nic. Ja tak pewnie nazwę odcinek. Aha. O kurwa, wypad. Muszę ich jakoś powstrzymać. No nie, znowu on. No, bardzo cię przepraszam, ale musiałem. Przepraszam. Pomóż mi. Dostałam zgłoszenie o strzałach na ESU. Tak, to ja. Wyjaśnię później. A, bo to na ESU się działo. Michaelsa. Dobra. Martin Lee chce go dopaść. Przyjęłam. W sumie chyba Peter tutaj studiował. Z tego co pamiętam, że tak mówił. Bynajmniej. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michaels? Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście, ale nie chce zdradzić gdzie. Myślałem, że współpracujemy. Ja też. W porządku. Mam pomysł, jak go znaleźć. Dam znać, jeśli się uda. Okej. Okay. O. Żelazne ramiona. Sieć zniszczenia za pomocą czterech ruchomych ramion skonstruowanych z monoatomowego stopu żelaza. Aha, okej. Dawno przestępstwa w ogóle nie miałem. Serio, żadne mi się nie wyświetlało. Tutaj mam do zrobienia naprawdę dużo. Mniej bandytów niż demonów w ogóle, nie? Ale mam ochotę zrobić jakieś wyzwanie, nie? Zrobimy wyzwanie walki, chociaż jedno. Oddziały naziemne melduje, jak ty tu... O, jest przestępstwo. Dobra, idziemy do przestępstwa jednak. Tak, ale Lee też. Co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa. Straszne. Straszne. Musimy. Zanim Delaney zginął, podał Lee nazwisko. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Kto to? Nie wiem, ale pewnie pracuje przy oddechu diabła. Dowiedziałaś się z tej teczki czegoś o oddechu diabła? Tak, słuchaj. Parę lat temu Osborne zwrócił się do Fiska z prośbą o dyskretne zbudowanie laboratorium.
Tajne laboratorium? Na oddech diabła? Jeśli jest tak niebezpieczny, jak myślimy, wszystko ma sens. Gdzie ono jest? Nic tu o tym nie ma. Osborne kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Construction opłacone z prywatnego konta Osborna. Znając Fiska, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Wszystkie ślady prowadzą do Normana Osborna. Chyba pora złożyć mu wizytę. Wątpię, że cokolwiek ci powie. Nie zamierzam go pytać. Ej, pora się jednocześnie trzy przeciwników? Żyć trzema przeciwnikami w powietrzu. I co, udało mi się? No kurwa. Kurwa, to jest żart. No więcej se rzuć ta. Pewnie, tak, pewnie, no. Nie musicie mi dziękować. Nie zaliczył mi nic, bo... Rzuć. Rzuciłem raz. To jest 100% pewność akurat. A, chyba wiem, jak to trzeba było zrobić. Trzeba było ten siecią później podrzucić i trójkąt przytrzymać. No. Halo. Where is logic? No bo nie, wiecie co? Pójdziemy jeszcze główną misję. W następnym odcinku się zajmiemy wyzwaniami. 10.80, trwa pościg. Aha. No to wracamy. Zatrzymaj sobie bez obrażeń. Kiedyś to się uda, nie? Kiedyś. Tylko pewnie nie teraz. I pewnie nigdy. Kogoś zabiją, jeżdżąc w ten sposób. No widzicie? I ja znowu dostałem. Mimo tego, że ja... Przynajmniej nie piszesz SMS-ów. Czas na wysiadkę. To już jest chamstwo. To już jest chamstwo. No, kurwa, brawo, nie? Co za spotkanie! Pomocy! Jeszcze więcej? Jak na przestępców, to mają imponujący krąg znajomych. A dobrze, to są bandyci Fiska. Jakby to były demony, to by było bardziej przejebane według mnie. Ała. 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 Jebać moje uniki i tak z tego nie zawsze nie wychodzi. Jebać tą grę. Masz. No, ty miałeś dostać, cholera! No, kurwa. Czemu mi się Spider Drone wziął, kiedy była elektrosieć? I na tym ja pierdolę. Po Nowym Jorku. Ta gra czasami mnie tak wkurwia.
To idzie się po prostu, no, załamać. Ogólnie to jeszcze będę musiał sobie ogarnąć ten wyzwanie z tym dronem, którego nie zrobiłem wcześniej. Tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Ale jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Mhm. Mógłbym chyba zhakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. Są kable sieciowe. Po nich trafię do modułu bezpieczeństwa. No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Wygląda na to, że są cztery dookoła budynku. To powinno ułatwić sprawę. To jest. Ochrona, meldujcie. Oddział Sable Alpha w gotowości. Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy to naprawić. A już myślałem, że będzie łatwo. Wszystkich oddziałów. Chyba mamy problem z oprogramowaniem. Wzywamy specjalistę. Przyjąłem. Dalej przeczesujemy teren. Jest drugi moduł. Co? Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. Uruchamiamy protokół Delta. Rany, już dosłownie wszyscy mają drony. Oddziały Sable. Ale oni też przesadzają. Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło programowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. Okej, jeszcze tylko dwa moduły. Nie. Do wszystkich oddziałów Sable. Istnieje niewielka możliwość, że mamy intruza. Analizujemy dane. Zachowajcie czujność. Ej, no wypadł! Centrala. No i jest. Cholera. Kolejny podsystem się wyłącza. Niech ktoś zajrzy na 85 poziom. Przyjąłem. Ptaszek poleciał. Kurwa, tam ptaszka. Muszę spadać. Hej, MJ, jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej, tylko nie rób niczego ryzykownego. Skoro mowa o ryzykowaniu, muszę znaleźć ostatni moduł. Kurwa, poleciałem już tak do góry. O, właśnie, dobra. Już myślałem, że zgubiłem ten... O kurwa. Co ty robisz? Jezu, jak on zawsze przychodzi na inną ten... jak to nazwać? Nie platformę. Powierzchnię, o. Na inną powierzchnię, jak już idzie, to mnie nie mogę w ogóle, nie mam w ogóle na nim kontroli. To jest bez sensu. Do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła.
Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan Osborne jest w trakcie ważnej rozmowy. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. No jak ostatnio był taki zamach, to... Raczej tak. Moment. Przełączam na bezpieczną linię. Jestem o krok przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje akta. Jeśli spróbujesz ujawnić naszą umowę, cóż, twoje słowo przeciwko mojemu. A to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Kurwa. O czym ty mówisz? Posąg Nio z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Kto ma teczkę? My ją mamy. Było w niej za mało danych. I właśnie dlatego dokonuje nieco bezprawnego, ale moralnie uzasadnionego włamania. Bingo! A, okej. Okay. Nie był tu przez chwilę i poszedł. GR-27. Dr. Morgan Michaels jest głównym badaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana. Aha. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, choroby Huntingtona. Szok. Okej. Aha. Aż 40... Boże, po co to pokazują? GR-27 to oddech diabła. Ma leczyć choroby, ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. Aha. Doktor Michaels nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie. Dlatego nie chce go dorwać. Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy oddech diabła. Okej. Dobra, Spider Hacker. Nie zdążyły dobrze tam drony zniknąć, z tego co widziałem tam. Hej, co tam? MJ, posłuchaj, oddech diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable? To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do Central Parku. I tam mamy Central Park. Ale nie, chyba nie pójdziemy tam. No właśnie, 3000. No widzę, że tu jeszcze coś będzie. Bo jest zablokowane jeszcze coś przez Central Parku. A to nie będą chyba żadne żetoniki, sriki. To mi się wydaje bynajmniej. Dobra, spróbujmy sobie to wyzwanie walki. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Troszeczkę mi się to nie podoba, że to będzie w Central Parku. Bo tam może być mało rzeczy do rzucania i ogólnie co chwila jakieś krzaczory mogą przeszkadzać. Wolę, jak się walczy gdzieś w zamkniętym obszarze, jak na przykład były magazyny demonów. Miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na... Przepraszam, zwykle używam sieci. O nieograniczonym potencjale, uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Nie widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji, oby nie była za wielka. Mhm. Grupa najemników ma zabić dyplomatę. Lepiej się pośpiesz. No bez takich. No bez takich. Jest, że jak mnie śmierzy, jak on odbiega od tego terminala, nie? Muszę wszystkich załatwić.
Co ty masz jakąś pałkę grzewczą, czy co to jest? Ej, ale w ogóle, co to jest? Nie miałem jeszcze takich wrogów. Może pewnie słyszeliście klik, 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 klik. 50 razy, ale... Ale tak to jest, no. No i gdzie ty tam lecisz już? Dobrze, ale nie idealnie. Mam nadzieję, że nie zawiodłem trenera. Zobaczę trofeum wściekłe pięści pająka. Dobra, ja to w ogóle pierwszy raz robiłem. Myślałem, że jakoś to lepiej będzie wyglądać. Widzę, że oni tutaj lubią się też bawić w snajperów, kurwa. No kurwa! No i to frajerze. Co to ma być? O, kiedy masz do czynienia z szaleńcami, czasem przymykasz oko na styl. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę ja nie wiem, o co chodzi. Muszę to powtórzyć. Nie wiem jaka... Ja w ogóle też tutaj broni nie używam. Może dlatego. W ogóle głupio, że nie mogę sobie ten... To też czas pewnie leci. Lepiej spróbuję go ocalić. No i nie mogę, po prostu od razu wziąć ten. Gra jest po prostu zjebana. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. To dobry tytuł na moją autobiografię. Super. No kurwa super. Całkowita premia za serię, końcowa premia za poziom życia. Czyli wypadałoby się nie trafiać przez tego kretyna, który ma pałkę grzewczą. Zawsze
tutaj mi gra od razu celuje na niego. Bez sensu. Może sobie skręcić na kogoś innego. Na tych patałachów najlepiej. No, nie, no to drugie oczywiście, nie? Super. Dwie sieciobomby. Lepiej być nie mogło, nie? Co to było? W ogóle wrogowie wszyscy tutaj są tak z dupy ustawieni, że po prostu no... No nie powiedziałbym. Chyba straciłem pół punktu za kiepskie lądowanie. Co ja mam tu zrobić? Takiego? Ja ledwo 60 tysięcy wbijam. Nie wiecie co, ja chyba nie będę się denerwował i po prostu kliknę kontynuuj. Osławiasz swoje ciosy. Wystarczy mi łapanie przestępców. Nie muszę ich zabijać. Nie wahaj się. Ja nie będę. Koleś ma jakieś problemy. Nonsens. Tak tylko powiem. Wyzwania skradania chyba najbardziej mi podejdą. No i może te bombowe są jeszcze spoko. To po prostu sobie trzeba ustalać trasę. Kumple ze szkoły. Kurde, to mogę zrobić zamiast tego gówna. Wiecie co, ja może sobie tego drona i tą bijatykę to sobie najlepiej ten zrobię poza nagrywaniem, ponieważ no to nie ma najmniejszego sensu tego robić. Powtarzać tego 50 razy, nie wiadomo ile, bo sobie tak gra chce, jak zwykle. Właśnie, może jakbym spróbował od tego właśnie uderzenia o ziemię, to też by było spoko. Dobra. Widzę, że tutaj zostało mi tu aż 4 ulepszenia. O, a to już jest zablokowane. A właśnie, i możliwe, że jak już będę robił to, będę powtarzał drona i tą walkę, to bardzo możliwe, że zrobię sobie jeszcze ten... coś z Fiskiem, tutaj te były te dodatkowe cele. To może to jeszcze zrobię. Rozbroj 5 przeciwników. Okej. Okay. Jeszcze tutaj było z tymi wykończeniami, nie? Tak. No, czyli w sumie mogę zdobyć sobie 2 żetony, a nie będę wam tym głowy zawracał. No to bez sensu. Tak więc no. To było na tyle. Ja się zajmę. What? Kojarzę cię! Widziałem cię u sąsiada na ganku, w Halloween. Nazywam się Taskmaster, a ty zaraz wrócisz do szkoły. O kurde, tego to się nie spodziewałem, nie? Fotograficzną pamięć ruchową. Mogę powtórzyć każdy twój ruch.
Ała! Stosuję moje sztuczki. Bratypie, weź ty. Potrafię też przewidzieć, co zrobisz. Ej, jesteś w mieście wolnym od dymu. Przewidziałem to. Jakim cudem mnie blokujesz? Mówiłem ci, niczym mnie nie zaskoczysz. Ej, to jest patent Spidermana! Dobra, ale ja nie mam tu w ogóle rzeczy do rzucania. Czym ja mam tu kurwa rzucić kamieniem, którego nawet podnieść nie mogę? Ej, dobra, ale tego się nie spodziewałem, że kurwa Taskmaster do mnie przyjdzie, nie? Czy poleci na matrycę suspensorową? To może być to podniósł! Podoba się? Masz miecz energetyczny? Jeśli chcesz, żebym umarł z zazdrości, to może ci się udać. Kiedy się zorientujesz, że to nie działa? Jak to nie? Za każdym razem uczę się od ciebie nowych ruchów. O kurde, ale bez sensu. Raz działa, raz nie. Będzie mógł się bronić, jak go bezwładnie. Może ci bagażnikiem zajebę, co? Nie, nie mogę! Oczy... No tak, i wybuchło od razu, nie? Mój jest potężniejszy niż twój. Muszę zmienić strategię. No i co to ma być? Nie wiem, to trzeba mieć, kurwa, nie wiem, refleks chudego byka, jak to się mówi. Aha. No to nieźle. No właśnie. Wypierdalaj, kurwa. No super. Nie, to nie ma sensu, no kurwa. To... Zabił mnie, super. Ja aż nie wiem, co powiedzieć, wiecie? To aż tak nie ma sensu. Jestem rozczarowany. Wiem, że potrafisz lepiej. Chcesz mnie zabić czy zwerbować? Decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem czekają na ciebie kolejne wyzwania. Trenuj, jakby od tego zależało twoje życie. Bo tak jest. Wiecie, co mi się wydaje, że to chyba było zamierzone, żebym ją umarł, nie? Ale jestem po prostu teraz scringe'owany, nie? Żałosne. Dobra. Słuchajcie, to było na tyle. By the way, ile już mamy procent? 65%. Dobra, to ja tutaj lecę do tej kryjówki Fiska, potem sobie ogarnę coś innego. Może najpierw kryjówki, potem dopiero te gówna jebane. Przyszedł tak z dupy, wychodzę sobie z mapy i nagle jestem napierdalany, tak z dupy, nie? Dobra, słuchajcie, to było na tyle, bo oczywiście mój pies już zaczął się kurwa rozkręcać, jak zwykle. Tak więc to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Marvel Spider-Man na PlayStation 4.